Ogól się, mówią. Umyj się, mówią. Wyjdź wreszcie z tego pokoju, mówią. Zjedz coś, mówią. Prześpij się, mówią. Nie. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojorojewski, postnuklearnie Fallout 4. I dzisiaj cała masa, moi drodzy, ciekawostek, mimo że clue programu Meritum, motywem przewodnim będzie dzisiaj szeroko rozumiany, może nie tylko crafting, ale Simsowa rozbudowa Royolandu. Kochani, zniesiemy Royoland, znaczy nie od razu cało oczywiście, bo to wymaga wielu różnych części składowych, surowców i komponentów, ale co odcinek będę aktualizował waszą wiedzę co do po prostu mojego, że tak powiem, miejsca, może nie zamieszkania, ale bazy wypadowej, ogólnego przyczółka. Jednak zanim to nastąpi, moi drodzy, wreszcie widoki, nie by night, ale by day. Zero nowych modów, od razu mówię na dzień dobry. Na dzień dobry też odpalam wam pytanko, kochani. Teraz kategoria pytań średnich, będziemy je sobie tak zmieniać. Fallout 1, Fallout 2. Kochani, jaki cenny surowiec wydobywa się w kopalni Broken Hills? Okej. Okay. Pierwsze pytanko odpalone, moi drodzy. A my sobie zobaczymy panoramę Bostonu. Nie, to kurde. Druga strona, halo. To nie miało tak wyglądać. To nie miało tak wyglądać. Tylko strasznie mi się podoba to, że pod kątem właśnie opancerzenia możemy fragmentarycznie zakładać różne rzeczy, że ten pancerz główny jest główny, potem jest ta nakładka w formie ochraniaczy różnego sortu. I to jest mega, mega okej. Okay. Kochani, Boston. Zapamiętałem go inaczej. Mega. Mega. Dobra, kochani, to by było na tyle. Specjalnie zamówiłem dostawę specjalnych surowców, albowiem pod kątem modernizacji naszego uzbrojenia, kurwa, najważniejsze i paradoksalnie najdroższe są śrubki. A pod kątem stawiania wieżyczek szeroko rozumiana elektronika. Piesku, i tak wyzdrowiejesz, nie ściemnie. Ale to mnie opieprzą w komentarzach ci przewrażliwieni Until Dawn z motywu z wilczkiem. Dobra, kochani, mapka, tak? Na razie sobie odkryłem tyle, w oglądacie ten materiał, jeśli mnie pamięć nie myli, w niedzielę, także ja pewnie już odkryłem tyle. Ale spokojnie, odcinków będzie dużo. Ha! Kolejne pytanko! Znów Fallout 1, Fallout 2, pytanie średnie. Jak ma na imię szpon śmierci, którego można zwerbować do drużyny gracza? W sumie jedyny szpon śmierci. Oprócz takich chwilowych. Chwilowych, na przykład w Navarro. Dobra, okej. Okay. Wracamy do sanktuarium. I to jest mega fajna propozycja dla miłośników, może nie Fallout Shelter, ale takiego typowo, też może trochę minecraftowego, simsowego podejścia do życia w myśl budowania. Ale okej. Okay. Okej, okay, mamy dostawę? Wiesz co, skarbie? Nie tym razem. Nie tym razem. Okej, okay. Mamy nasz pancerz wspomagany w tym miejscu. Przeróżne miejsca warsztatowe, których jest naprawdę dużo, bo i odpowiadają za alchemię, rusznikarstwo, ogólnie za rozbudowę przyczółku. Wiecie doskonale, o co chodzi. Stwierdziłem, że założę Royoland niedaleko mojego pierwotnego miejsca zamieszkania, tak, dokonując pewnej sanacji całej tej lokacji, po prostu. Tu mamy główne przejście, tam mamy oczywiście pomnik Minutemenów, tam mamy Rocketa i tak dalej, i tak dalej. I kochani, o co generalnie chodzi? Też przy okazji wykonam zadanie z misji. Ale zanim to nastąpi, przetwórzmy kilka śmieci na potrzebne nam surowce, albowiem fajnym jest, iż jeśli sobie wejdziemy na śmieci, jeśli dobrze mówię, tak, to w tym momencie
widzimy komponenty, jakie otrzymamy w momencie rozłożenia danego przedmiotu. I to jest mega fajne, bo nie musimy się domyślać, o co chodzi. I to jest fajne, że w poprzednich częściach śmiecie to były śmiecie, tak? A tutaj śmiecie się przydają. Tu nie ma rzeczy, że tak powiem, no, niepotrzebnej, tak? Bo albo sprzedamy, albo przetworzymy, albo założymy, albo we własnym zakresie użyjemy. Kochani, warsztat, to jest podstawa. Okej, i tak. Tak wygląda cały panel. I możemy podejść absolutnie wszędzie. Klikamy sobie R i akceptujemy. I dostajemy na przykład stal. Tak? To jest praktycznie się nie zdaje w ogóle do użytku, że całe to złomujemy, otrzymując stal, drewno, beton i chociażby gumę. Tak, i ciul. I oczywiście możemy sobie czyścić, ja sobie to już będę czyścił prywatnie. Chociaż z drugiej strony taki syf na ulicach dodaje klimatu, tak? Czyli w tym momencie tak jak wygląda mój pokój, tak jak mój pokój wygląda przez całe moje dzieciństwo. Kochani, dobra. Z tego możemy na razie zrezygnować, bo już mamy aktywowaną tą nakładkę. I teraz tak. Śmieci. Kajdanki. Generalnie sprężyny, śrubki. Podmodding broni podstawa. Podstawa, dlatego robimy tak. Puszczamy próżniową, proszę bardzo. Miedź, szkło, maszyna do pisania, dużo sprężynek, dużo śrubek. Materiał śruby, bardzo fajnie, mamy. Tak, nieśmiertelniki, może niekoniecznie. Nożyczki, srebrny wisiorek tu pod kątem srebra. Bardzo fajna sprawa. Stal mamy, użyje się, nie ma problemu. Stary globus, też się przyda. Stary wentylator, telefon. Tutaj elektronika cholernie potrzebna. Elektronika i sprężyny, śrubki. To są podstawowe rzeczy. Tu elektroniki 5. Będziemy mogli postawić fajne wieżyczki. Ulepszony moduł namierzania. Elektronika, srebro, wypas. Śruba zębatka. Miodzik. Głupi zabawkowy samochód, a ma tą śrubę zasraną, która mnie stopowała w kwestii właśnie ulepszania. Tak, przytrzymujemy. Tak, i przerabiamy w tym momencie absolutnie wszystko. Czyli R, E, R, E, R, E, R, E. Kajdanki, dobra. Mamy wszystko, co wywaliłem? Tak mi się wydaje. Co to jest? Znak. Nie! Znak jest klimatyczny. Znak zostaje. Znak jest klimatyczny, to też dobra. Kochani, mamy za zadanie podnieść tutaj obronność, która jak widzicie jest na czerwono. Przypomina to layout Fallout Shelter. Musimy dbać o ludzi, którzy zajmują się na przykład uprawą roli, co bezpośrednio wpływa na rację, tak? Założyłem tutaj swego czasu mały oczyszczalnik wody. Widzicie ten zielony o-ring? Tutaj oczyszczalnik wody. Musiałem zbudować generator mocy mały i poprowadzić kabelek, żeby zaczął działać. Proste, czyste, klarowne, bardzo intuicyjne. I tak, mamy struktury główne, tak, które dotyczą surowca drewnianego bądź metalowego, no i różne elementy, czyli różne struktury, drzwi, płoty, lampy, tego jest po prostu mnóstwo. Póki co mamy oczywiście meble, dekoracje, elektryczność, ale pobawimy się w umocnienia w ramach wieżyczek. I tak, na szczęście już z elektroniką nie jest źle. I zastanawiam się, czy nie walniemy mocniejszej wieżyczki. Czy to się opłaci? Nie, bo będzie ciężko z olejem. To wolę postawić dwie mniejsze wieżyczki. Może przed głównym tutaj miejscem. Czyli gdzieś tutaj. Ok, wykonaliśmy zadanie. I tutaj. Dobra, mamy dwie wieżyczki. Na więcej nas nie stać właśnie przez problem związany z olejem. Może walniemy sobie coś mocniejszego, jeśli chodzi o... Tak, generatory. Jak wygląda sytuacja? Generator średni, generator duży. Materiał jądrowy 3,12. Tu mamy aluminium 10,4. Guma, śruba w głowie, zębatka. Ja myślę, że zaszalejemy właśnie z tym, ale czy możemy go wybudować? Czy on gdzieś tutaj się znajduje? Nie widzę go. A, wymagana ranga nauka. No tak, oczywiście, bo to wszystko jest uzasadnione. Także ja myślę, że jak walniemy sobie tutaj taki generator duży, możemy sobie obracać pierwszy PPM, RPM. Także wszystko tu jest po prostu banalne. To
bardzo fajnie. Możemy to sobie ogarnąć, proszę bardzo. Zbudujemy oczywiście za wszystko ładne punkty doświadczenia. Myślę, że jakieś oświetlenie sobie walniemy klimatyczne. Może jakieś stojące. Proszę, jakie rzeczy. Run. Okej, czy te lampy na przykład możemy mieć ciut wyższe? Stroboskopy mamy. Ale okej, skoro jak tutaj mamy główny przyczółek, tak? To machniemy sobie. Tutaj jeden, na klimatycznie. Tutaj drugi. I myślę, że jest w porządku. Kochani, oprócz tego na przykład, jeśli mamy jakieś ziarna, plony, siewy, możemy sobie malutki ogródek tutaj, widzę, że tutaj pani dzielnie pracuje, wpływając na rację, ale myślę, że dodamy jej trochę roboty w ramach zasobów. Wodę tam mamy, żywność. I co my tu mamy? Miałem kilka tych rzeczy. Na pewno coś tutaj miałem. Nie, niestety nie miałem. Potrzebujemy po prostu, nie wiem, owoc ora, kukurydzę i w tym momencie możemy tutaj zasiać odpowiedni element i wygląda to w porządku. Tak, możemy sobie na przykład oczywiście temat, jeśli mamy chyba przede wszystkim drewno, odgrodzić temacik, tak? Czyli idziemy sobie na struktury, proszę bardzo, niech będzie płot druciany, wydaje mi się, że wygląda to klimatycznie. Tak, nie wiem jaki, to możemy sobie to obłożyć siatką. Akurat tutaj drewno i stal w moim wykonaniu, tego mamy tutaj mnóstwo. Obrócić, tak? Hops, hops, hops. Powiedzmy z każdej strony. Możemy tu się pozbyć oczywiście tych krzaczków, żeby nam one tutaj, że tak powiem, nie wadziły. No, tutaj musimy oczywiście odpowiednio sobie to jakoś tam zaaranżować. Też tu było fajnie, nawet w pewnym momencie. No, powiedzmy, że tak to zrobię i w obrębie tego będę sobie tutaj budował. Na razie olać, powiedzmy, elegancję tego wszystkiego. Ale na przykład tak, V, tak, 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 całkowicie. No i możemy się pozbyć na przykład tego drzewa. Otrzymujemy klasycznie drewno. I tak, zagadajmy do naszego ziomka. Bo jakby dokonujemy sanacji minut menów, tak, w tym wszystkim. Troszeczkę staramy się, by osadnicy właśnie wspólnoty, Commonwealth, tak się jakby nazywa kraina Bostonu w Falloutie 4. Tak jak dbaliśmy o poprawę reputacji Inkwizycji w Dragon Age'u, tak, żeby nie szukać daleko. Kochani, 17 metrów, pogadajmy. To jeszcze nie koniec oczywiście prezentacji tego wszystkiego. Home. Feels good. What next? Well, I guess figuring out how to get back to living instead of just surviving. Of course, you know you're welcome anytime. My door's always open to you. Windows too. Some of the walls actually come to think of it. I guess I better get back to it. Take care now. You're tied to this place. Okay, udało się. Mamy level. Właśnie tak, za pokonywanie przeciwników. Used to live here a long time ago. Ah, but the distant past ain't so distant for you. I saw you leave that icebox. This whole world is like some bad dream you can't wake up from, isn't it? The site can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Okay. Odlotu. No tak, jet. Oczywiście podstawowy narkotyk uniwersum Fallouta, przy którym pracował Myron z Fallouta 2. On go wynalazł.
but that's what's on the menu this time. Okay. I'll see if I can find some. My hero. Dobra, no i oczywiście mamy taką klasykę, tak, jeśli chodzi o naszych rozmówców, takie questy, które może nie zawsze są odnotowane w naszym pokładowym komputerku Pip-Boyu, to znaczy, przynieś mi jakiś tam napotkany melon, dam ci za niego więcej hajsu niż zwykle, przynieś mi odlo, dam ci za niego więcej hajsu niż zwykle. Pewnie będzie mnóstwo takich osób rozsianych po całym Bostonie, gdzie powiedzmy ten barter będzie dotyczył absolutnie wielu, wielu, wielu różnych produktów i surowców. Teraz tak. Tak? Dobra. V? Tak? Nie? Muszę znów wrócić do warsztatu? Dobra, niech będzie. Także tam jest droga, która prowadzi właśnie do krypty 111. Tu jest kilka budynków, które spokojnie jeszcze będziemy mogli rozłożyć. Tak, warsztat i pochodźmy sobie. Wraki samochodu wyglądają fajnie, ale dają dużo ze stali. Na razie je zostawię dla klimatu. Ale na przykład to nie jest nam kompletnie potrzebne, także przetwarzamy, otrzymujemy bardzo dużo dobrego. I tu będę mógł naprawdę pobawić się domkami. Tu również nam to w niczym nie jest potrzebne. Wejdę sobie do każdego domku, poczyszczę, odbuduję go powiedzmy na nowo. Najważniejsze, że wszystkie powiedzmy te statystyki u góry, czyli ludzie, racje, woda, moc, obrona, łóżka są na plusie. Zadowolenie, widzę, że z 5 punktów poszło mi na 38. Bardzo mnie to cieszy. Ale teraz tak. Wróćmy sobie. Leży pod nogami bez sensu całkowicie. Ok. Przewód. Tak? Za daleko. Zrobiłem to specjalnie, zaraz wam powiem dlaczego. Tak? Słabo. Dlatego tak. Znów przechodzimy do sektoru elektryczności. Jeśli mnie pamięć nie myli, to... nie terminale. Tu czekajcie, to były włączniki, przekaźniki. Tak, o właśnie, o to mi chodziło. Pylon duży. Na razie powiedzmy zróbmy sobie, chyba tutaj powinno być ok. Jeden. Gdzieś w tym sektorze. Mam nadzieję, że się z tym nie przeliczyłem. No, halo. Aha, muszę wyjść z tych okienek, dobra. Okej. Hops. Oczywiście im większy generator, tym więcej kabli możemy odnieść, tym więcej mocy generuje na różne sprzęty. To wszystko jest związane z autocelowaniem. Dobra, jest ok. Mocy mamy 8. Tu wieżyczki z tego wynika, że są chyba samowystarczalne, ale wolę się pod tym kątem upewnić, dlatego myślę, że znów postawimy sobie... hops, hops, hops. Gdzieś tutaj, dla świętego spokoju. Nie, to w takim razie tu temat nie jest potrzebny, ale to co ja bardzo lubię, czyli mam jakby takie połączenie, wiecie, Simsów, Minecrafta z typowym takim Tower Defense na tej zasadzie. Możemy... Mamy różne pułapki, cewki Tesli, miotacze ognia, jakieś harpuny w ogóle, mega hardy. Ale na przykład umocnienia, tak? Możemy sobie tutaj walnąć. Obrócimy sobie to oczywiście. Odsuniemy. Tak, żeby można było też przejść.
Tak? No, możemy. Wyższy sektor? Tak jak tutaj, możemy. Takie stanowisko snajperskie, tak to sobie powiedzmy nazwałem. Ale okej. Zasoby. Żywność mamy. Tu potrzebujemy osoby od tego. Tu niby mamy ten generator, tam mamy większy. No, zastanawiam się. Zasoby, woda, czy nas stać? Mieć, nie mamy oleju, tu nas nie stać. Pompa wodna. Ona produkuje, powiedzmy tak, pod kątem manualnym tutaj temacik. Produkuje 3, nie za dużo, ale zawsze coś. Oczywiście pompy muszą być na terenie zbiorników wodnych. Powiedzmy, pompa wodna już sama w sobie niekoniecznie. Okej, ale teraz tak. Sklepy. Oh yeah. I tak, handel ogólny. I tutaj potrzebujemy jakby drugiego poziomu burmistrza, który to perk wchodzi w skład charyzmy. I możemy oczywiście zarabiać na naszych osadach, sprowadzać lepszych kupców, którzy z biegiem czasu będą mieli więcej hajsu pod barter, cenniejsze przedmioty, od wszystkiego będziemy dostawali profit. Ja jestem takim scavengerem, tak, na tej zasadzie, taką troszkę hieną cmentarną. Ja lubię poszukać, poszperać, wydobyć, stworzyć, kupić, na tej zasadzie. Chociaż z naciskiem na trafić, odnaleźć, niż powiedzmy w ten sposób zarobić. Ale można tu sobie zrobić takie SimCity, małe SimCity, nie widzę najmniejszego problemu, tylko tak jak mówię, do wszystkiego potrzebny jest burmistrz. I to jeszcze rangi 2, jeszcze sanitariusz jest potrzebny. Także jeśli chcemy się bawić w rozbudowę miasta pod kątem handlu, a nie tylko na przykład czystej wizualki czy czystej defensywki, no to musimy tutaj ostro napompować w charyzmę oraz w perki wchodzące w skład charyzmy. Ona mi się poprawiła od jakiegoś czasu przez wzgląd właśnie na bubbleheady, książki czy ogólnie to, co sobie tam dodałem. Ale okej, prześledźmy, że już potem was tym nie męczyć. Czyli elektryczność szeroko rozumiana. Mamy różne przełączniki, przejścióweczki, płyty naciskowe, które aktywują przeróżne pułapki, pętle. Tego jest tutaj mnóstwo, tak? Możemy, jak chcemy, to sobie możemy własne Las Vegas w tym wszystkim ogarnąć. Tu są te stroboskopy, tak? Za pomocą których możemy sobie zrobić taki no, świecący billboard fragmentaryczny, jeszcze odpowiednie kolory lamp wmontować. A tak jak mówię, tutaj nauka 1 jest potrzebna w tym. W tym wszystkim. Okej. Załóżmy, że tutaj chciałbym. Może nie tutaj, tam mamy dużo różnych warsztatów, także może w tamtym miejscu, ale w, na przykład tak. Hops. Rzemiosło, prawda? Tu mamy warsztaciki. Czyli oczywiście kuchenka, żarcie. Tak, pracownia płatnerska, opancerzenie. Pracownia rusznikarska, ona pokazuje też ile już byśmy mieli, gdy to wybudujemy. No wiadomo, broń. Teraz tak, rusznikarska, widzę, że tutaj są jakieś w ogóle większe odpowiedniki. Stanowisko chemiczne, alchemia, wiadomo o co chodzi. Kucharskie, żarcie, mocniejsze, stanowisko pancerza wspomaganego, czyli to co mamy już tutaj. Jeśli chodzi o budowanie domków, no to tak jak mówię, troszeczkę mozolna robota. Ok, bo na przykład chciałbym sobie zbudować, no wiem, metal czy drewno, tak? Klimat czy taka delikatna futura. Mamy fajnie, bo to na przykład już gotowe elementy, tak? W tym wszystkim. Coś w tym stylu. Hops. Łoż ty w życiu. Widzę, że cała baza. Wiecie co, dla jaj sobie to wybudujmy, bo ja jej tak mam... że tak powiem. A gdzie są w ogóle drzwi do tego? Aha, bo to w ten sposób leci. O. To wygląda dobrze. No dajmy to. Okej. Wyjdźmy na razie z tego. Jak to wygląda? No tutaj z przejściem mi się nie udało, ale możemy to spokojnie sobie przestawić i tu coś wybudować. Także fajnie, bo gotowy element leży, jest. No oczywiście jakoś super tutaj go nie umieściłem, ale oczywiście tym jak najbardziej można się bawić. Wystarczy, że klikniemy E. O, hops. O, już wygląda to lepiej.
Tu wchodzimy. Tu będą jakieś schodki. Na pewno jakieś schodki możemy zrobić. Może nie w tym sektorze. Dachy mamy. Jejku, drzwi. Możemy sobie walnąć. Klimatyczne, na przykład czerwone. Niech będą. Nie wiem, czy one tutaj się plasują w temacik, powiedzmy, metalowej struktury, czy niespecjalnie. Można było dokonać takiej hybrydy fajnej, klimatycznej. No niestety. No, pewnie zmienią to. Zmienią to mody. Ściany tutaj, tak. Przydałby się jakiś taki włazior. To już mamy. To jest chyba jakby struktura otwartego takiego hangaru. Także niespecjalnie. Ale okej. Okay. Meble, tak? Skoro już przy temacie jesteśmy. Do spania, tak? Łóżka, czyli zwykły, ordynarny materac. Mniejsze. Zbudujmy sobie jakieś tutaj łóżeczko, prawda? Czemu nie? Mamy. Fajnie, że za wszystko ta minimalna ilość punktów doświadczenia leci. To dodatkowo mobilizuje. Jakiś klimatyczny fotel. Może jakiś taki wyjęty całkowicie z lotniska. Jakąś poduszeczkę. Stare, brzydkie, ordynarne, klimatyczne. No, tego jest mnóstwo, tak? No Simsy pełną gębą. Ha! Kochani, pytanko. Poziom średni Fallout 3, Fallout New Vegas. Gdzie znajdowało się lekarstwo na chorobę, które było w posiadaniu Ashura? To nie jest łatwe pytanie, mam tego świadomość. A także przedostatnie w dniu dzisiejszym, czyli ile kapsli potrzeba, by Securitrony wpuściły głównego bohatera do Vegas? Ile kapsli jest potrzebnych? I ostatnie zostawimy sobie. Dwa, dokładnie piąte na koniec, tak? Dobra, ale wiadomo, fotel, no to tutaj walmy taki, no to nie ma znaczenia. Zwróćcie uwagę, ile mam stali drewna, tak? To już mówi samo za siebie. Teraz tak, przechowywanie, jakieś kuferki różnego rodzaju, tak? Gdzie możemy sobie jakoś zostawić swój lucik, możemy mieć swój własny safe. Mnóstwo. Dekoracje, tak? Dywanik. Proszę bardzo. Automat z papierosami, nie wiem. Buda dla naszego psa na zewnątrz. Nie widzę problemu, tak, w tym wszystkim. Proszę bardzo. O, kosz na śmieci w kształcie tej. Za niedługo to antologia będzie stała. Także okej, okay, możemy sobie walnąć tutaj. Do siatkówki, do koszykówki, no. Okej. Okay. Bethesda naprawdę zrobiła srogi research pod kątem tego, że są teraz w modzie tower defensy, właśnie crafting, survival, tego jest mnóstwo. Co jeszcze w sferze dekoracji? Dekoracje ścienne, proszę bardzo. Proszę bardzo, możemy sobie walnąć tak. O. Mnóstwo. Teraz ja to robię całkowicie robocze, to zaraz wszystko wypieprzę, tak? I powiedzmy sobie już w sferze prywatnej zbuduję już takiego naprawdę mega klimatycznego, porządnego Royolanda w tym wszystkim. Kochani, no tak jak mówię, no to by było na tyle, tu nie ma specjalnej filozofii. Fajnie, że temat jest rozbudowany, prosty, intuicyjny, kontekstualny. Łatwy do ogarnięcia przede wszystkim. Dobra, tu wychodzimy z tego tematu. Czyli kwestie związane z elektryką, potrzebne generatory różnego rodzaju, podprowadzenie kabli za pomocą przekaźników, przejściówek różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Ale okej. Okay. Gdzie mam tutaj swój sprzęt? Pracownia różnikarska, okej. Okay. Więc tak, strasznie fajnie strzela mi się tym krótkim karabinem myśliwskim, ale ja bym go tutaj trochę ulepszył. Średni magazynek, okej. Okay. To się przyda, tu nam brakuje z kolei kleju. No dobra. Ale damy sobie średni magazynek. Niech będzie, będzie więcej pocisków w tym wszystkim. Pistolecik może niekoniecznie. Dwururką, strasznie fajnie. Mi się tu łoi. Dałem sobie długą lufę. Chociażby...
No i pistolet, ja już tak już go nieźle swojego czasu ogarnąłem. Utwardzany pistolet maszynowy. Tu by się przydało coś montować. Tylko tak, jak znalazłem zasrane śrubki, tak, to czego mi brakuje? Kleju! Brakuje mi teraz kleju. No dobra, ale nieważne. Widzicie jak to wygląda? Można sobie obracać, sprawdzać w każdą stronę naszego, że tak powiem, bazowego Thompsona, tak? Działko taktyczne. Dałem celownik strzelca. Tak, jest. Także tu możemy bawić się na mnóstwo innych, na mnóstwo różnych sposobów. No dajmy sobie no, to taktyczne działko obrotowe, chociaż nie, ono ma ten ograniczony temat. Ale sam pistolet, no to widzicie tutaj po tej stronie ile tych elementów tutaj jest. Czyli muszę po prostu wyposażyć się w dużo kleju. Jestem ciekaw, czy nasz wesoły handlarz jest gdzieś tutaj. Jeśli nie, to nie widzę problemu. Wiem, gdzie takowego znaleźć, łóżeczko. Odpocznijmy sobie przez, nie wiem, którą mamy drugą. No to nie wiem, myślę, że szósta tak klimatycznie wystarczy. Hops, hops. Okej. Dobra. Mamy to. Wypoczęty, naprawiony, zregenerowany. Spoko. Podoba mi się taki właśnie system tej blachy. Chyba w blachę pójdę i połączę to jakoś klimatycznie z drewnem w środku. O. Zrobimy sobie taki top retrofuturyzm, gdzie futura będzie na zewnątrz, a retro będzie w środku. Dobra. Mapka. Słuchajcie, restauracja Drumlin. W Stanach Zjednoczonych, w Bostonie takowych jest mnóstwo. W filmach widzieliśmy ich mnóstwo. Pulp Fiction, pierwsza scena. O, proszę bardzo, jest i nasz kupiec. Hey, Carla. You again. Here to trade? No, chcę. Back again? Time to do business? Tak, handel. I've got a few minutes to browse. I got a little bit of everything. No i zarąbiście, skarbie. Ja potrzebuję tylko kleju. Dajmy sobie sortowanie nazw alfabetycznie, dokładnie. Czy mamy klej jako klej? Taki ten... Nie, nie mamy. Dobra. To zobaczmy, co nam ten klej może dać w takim razie. Plastik, zębatka, miedź, korek, tak, plastik, tkanina, ceramika, drewno, ten, tkanina, śruba, nie. Stal, mocarz, śruba w głowie, jet, metka, klej, jest, mamy. Super, klej. Czy coś jeszcze mogłoby nam dać ten klej? Tkanina, tutaj guma, stal, aluminium, hops, hops, hops. Ale możemy u niej zamówić, powiedzmy, cały zestaw. Tylko pytanie, czy on dotyczy właśnie materiał olej. Olej w sumie też się może przydać, ale strasznie droga to impreza. Dobra, ale skoro już tu jesteśmy, dobra, mamy klej, jest fajnie. Wychodzimy. Anulować? Nie anuluj. R akceptuj, to jest za dużo czasem tego. Dobra, ochłap coś znalazł. Ochłapku. Dostałem informację, że coś znalazłeś. Gdzie? Gdzie, ochłapku? Gdzie coś znalazłeś? Znalazłeś coś ciekawego? Ogniwo fuzyjne, to w sumie ciekawy temat, powiem szczerze. Odlot. Proszę bardzo. I robimy teraz coś takiego. Mapka. Pociśniemy sobie Słoneczna Wspólnota. Nie, oni mieli tutaj Farma Albernatich. Tak. Tam. Podprowadzimy jej trochę owoców, żebym wam pokazał jeszcze sianie pola u siebie. Klej mamy, także coś sobie tego Thompsona ulepszymy. Proszę bardzo, owoc obra. Pozwolicie. Tak. Lucy? Nie wiem, czy mam dla ciebie jakiegoś melona. Bo w tym momencie już sobie oddajemy, bo w momencie, kiedy
uwalniamy jakąś lokację, pomagamy, to ona staje się jakby częścią naszej wspólnoty. Już nie ma handlu, tylko przekazywanie sobie tematu. Też strasznie mi się podoba to, że na przykład pisze, że oczyszczone. Czyli wszystko, co ciekawe, tam odnalazłem. I nic już tam w sumie super ciekawego nie ma. Czyli tak jak to było w sytuacji zajezdni floty, szalonych dostaw, tak? Czy właśnie stacji satelitarnej. Tutaj wszystko to poogarniałem. Ale okej. Mamy, co nas interesowało. Wracamy do naszego sanktuarium. Do nowego, oficjalnego przyczółku Minutemenów. I teraz tak. Clay jest, jest. Okej. Okej, okay. Standardowa, krótka, lekka lufa. No i od razu już możemy więcej. Duży magazynek bębenkowy. Nie dosyć, że wysoka pojemność, jeszcze niska szybkość przeładowania. Bardzo mi się podoba ten temat. Ja go serdecznie poproszę. Oczywiście z Klejem już się żegnamy. Ale mamy to, tak? Wychodzimy, tak? Nie wiem, ja go miałem pod czwóreczką? Dokładnie tak. Trochę odrzut jest. 45 będę musiał tutaj dokupić amunicję. Ale na razie strasznie fajnie łoi mi się tym. Patrzcie, jaka mgła, że aż nic nie widać. Także warunki pogodowe to są naprawdę, naprawdę w porządku. Dobra, chodźmy jeszcze do naszego ogródka. Maksymalnie prowizorycznego. Nie, tu znów muszę skorzystać z tego warsztatu. Także hops tutaj. I tak, żywność. No i mamy, bo brałem owoce, dokładnie. Krzak ora. Dobudujemy sobie tutaj w naszym ogródku. Czemu nie? Mamy. Czy coś jeszcze tam po drodze było? Proszę bardzo. No i mamy. To troszeczkę przeniosę, bo to tak troszkę ordynarnie tutaj było. Nie wiem, czy tu dam radę. Nie? Tutaj najbliżej. Dobra. Niech jest. No i okej. Kochani, to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Tak jak wam obiecałem. Krótka, prosta, tak na zasadzie pewnych podstaw prezentacja dotycząca rozbudowy, modernizacji naszego sanktuarium, tak? Czyli mojego Royolandu pod kątem tego, co potrzebujemy, żeby na pustkowiach przeżyć. Czyli zalążki takiego mini, mam nadzieję w przyszłości bardzo fajnie prosperującego miasteczka. Czyli kolejny element, część składowa gry Fallout 4 za nami, z którym będziecie up to date. Jeśli uda mi się zbudować coś ciekawego, już klimatycznie temat zaaranżować. A na do widzenia, klasycznie obiecane piąte ostatnie pytanko. Fallout średni. Ale Fallout 3. Tak, okej, kochani. Jakie miasto położone jest mniej więcej w połowie drogi między Den a Vault City? Między Den a Vault City. Oczywiście chodzi o Fallouta 2. Moi drodzy, bardzo fajnie, że się udzielacie, że komentujecie, że lajkujecie, że mnie wspieracie, bo tym bardziej lepiej, fajniej, sympatyczniej. Świetnie mi się to nagrywa i na odległość, tak, przed wami super się w to bawi. Moi drodzy, serdeczna tarcza, do zobaczyska, mamy niedzielę, czyli co kolejny odcinek jutro i obiecuję, że jutro już porządnie powalczymy. Trzymajcie się. Boom! Yeah.